Hej kochani, witajcie w kolejnym Mierzymy. Dziś będzie właśnie Mierzymy, znowu będzie zamówienie z Shein. Poprzedniego nie mierzyłam na sobie i na mnie krzyczeliście, że powinnam mierzyć, bo wtedy widać, jak te ciuchy wyglądają. Ja to rozumiem, nie zawsze mam jednak okazję nagrać Mierzymy. Nagrywam troszkę innym sprzętem zawsze Mierzymy, bo tutaj jest autofokus, mogę wam różne rzeczy przybliżać i tak dalej, a w dużym aparacie w lustrzance niestety nie ma takiej opcji bez burczenia, więc żeby nie było problemów z burczeniem, nagrywam mniejszym aparatem i mam nadzieję, że wszystko będzie dokładnie widać, bo właśnie szczegóły chciałabym wam pokazać. Pierwsza rzecz, która jest na mnie i która sprawia, że wyglądam w ogóle jakoś tak czerwono, no może nie powinnam dziś robić takiego makijażu różowego i właśnie jest to bluzko, tak to wygląda. Nieważne, zaraz tą bluzkę zmienię. To jest bluzka, która tu się nazywa Red Long Loose T-shirt i ona jest teraz przeceniona na $12 z 20 dolarów, także jest przecena. Były też inne kolory, ja mam ją w rozmiarze M i powiem wam, że jest świetna, oprócz tego, że wcale nie jest długa. Zdjęcie to zdjęcie, wiecie, tutaj jest spoko, ale jeżeli w nazwie jest long, no to nie jest long, to nie jest długa bluzka. Może jak się ją naciągnie, dla niższej osoby będzie długa, ale dla mnie nie. Bluzka jest nietoperzowata. Wygląda tak, tutaj pod pachami nam wisi takie troszkę lata 80, a tutaj same ręce są obcisłe. To mi się, powiem wam, podoba, tylko właśnie ja bym chciała, żeby ta bluzka była jednak troszeczkę dłuższa. Ona jest taka, ja sobie tu oczywiście mogę ją do spódniczki włożyć, czy nie wiem, zwinąć, czy coś, ale jeżeli chodzi właśnie o jeansy, no to ona będzie po prostu ten brzuch odkrywać. Ona się tutaj w tym miejscu zaczyna marszczyć, więc to mi się nie podoba, ja mogę ją oczywiście włożyć do spódnicy. I to chyba jest jedyne przeznaczenie, natomiast do leggingsów jej nie mogę założyć. Jeżeli chodzi o materiał, to znowu wybieram takie materiały bardziej przyjemne, bawełne i tak dalej, ewentualnie trochę elastiku i ten materiał jest bardzo, bardzo miły. Natomiast jeżeli szukacie tuniki, która właśnie jest dłuższa, no to wam nie polecam, albo jeżeli jesteście wysokie, no to ona jest właśnie dosyć krótka. I w tym miejscu właśnie się marszczy. Tak czy siak, ja się lubię w czerwonym, uważam, że ten kolor tak bardzo, bardzo ożywia i wygląda spoko u blondynek. Zresztą uważam, że to jest kolor naprawdę twarzowy. Także to jest pierwsza rzecz. Następna rzecz to jest taka spódnica i powiem wam, że szczerze mówiąc materiał mi średnio odpowiada. To jest ekoskóra, ale taka strasznie błyszcząca. Jak do tej pory miałam cokolwiek z ekoskóry, to starałam się wybierać tak, żeby mimo wszystko wyglądała skórzanie, a ta jest taka, no nie wiem jakby to powiedzieć, no wygląda strasznie, strasznie tanio i tak jakoś jest dziwnie uszyta, widzicie, tutaj tak jakoś brzydko odstaje. Tu góra jest właśnie obcisła, tutaj tak odstaje. Ta spódnica na stronie kosztuje $26, jest przeceniona z 44, natomiast moim zdaniem troszeczkę inaczej się układa na modelce, bo nie jest taka odstająca, tylko właśnie bardziej prosta. Tu z kolei założyłam drugą spódnicę, którą zamówiłam i ta spódnica kosztuje $16, jest to zwykła, czarna, rozszerzana spódnica w kształcie, a do tej bluzki zauważyłam, że to teraz średnio pasuje, ale musicie sobie wyobrazić inną. Spódnica jest taka, tutaj też mi tak trochę na biodrach odstaje i średnio mi się to podoba. Wygląda tak. Zwykła czarna spódnica. Oczywiście nie namawiam was, żebyście zamawiali z tej konkretnie strony taką zwykłą spódnicę, bo można taką na pewno dostać u nas. Jeśli chodzi o materiał, to jest taki dosyć śliski. Niby na stronie jest to napisane bawełna, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. Jest to taki, nie wiem, taki troszkę śliski, elastyczny materiał, ale na pewno bardzo, bardzo miły. To teraz porównując te obie spódnice, powiem wam, że ta wygląda troszeczkę inaczej niż na zdjęciu. Oczywiście wrzucam wam linki na dole, możecie sobie zobaczyć i porównać, jak wyglądała na modelce. Na modelce oczywiście zwisała swobodnie. Myślę, że jak ktoś nie jest bardzo szczupły, to nie będzie zwisać. I ona się opina tutaj właśnie, tu na brzuchu. Powiem wam, tak jak wspominałam wcześniej, że moim zdaniem materiał jest kiepskiej jakości. O wiele lepiej sprawdzają się spódnice na przykład z Mojito albo z Reserve, takie właśnie ala skórzane. Zawsze z ekoskóry i wyglądają spoko. Kiedyś miałam też podobną z Jesteś Modna i zdecydowanie materiał był o wiele lepszy. Ten jest naprawdę jakiś taki mega sztuczny. No i dodatkowo na, właśnie na modelce wyglądał inaczej i dopiero teraz zauważyłam, że jedna dziewczyna dodała tam zdjęcie na stronie i na niej wyglądało dokładnie tak jak ja, także też sobie możecie zobaczyć. Pomocne na Shein jest to, że faktycznie ludzie czasem dodają zdjęcia i możecie sobie porównać, jak wyglądają na prawdziwym człowieku, a nie tylko na modelce. Także tej ekoskórzanej nie polecam, natomiast ta jest całkiem, całkiem przyzwoita. Ta wygląda tak jak na zdjęciach i nawet widziałam, dziewczyny tutaj dodawały fotki i na nich właśnie wygląda tak samo jak na zdjęciu. Obie spódnice natomiast były na tyle długie, że są dobre dla osób wysokich. Ta ma naprawdę przyjemny materiał. A nic takiego szczególnego, na pewno taką dostaniecie, nie wiem, w C&A, czy w H&M, czy w jakimś takim zwykłym naszym sklepie. Ok, lecimy z kolejną rzeczą. To jest koszula, która powinna być sukienką. Przynajmniej tak było napisane na stronie. I ja teraz żałuję, że nie wzięłam sobie rozmiaru więcej, bo wzięłam sobie M-kę i ona wprawdzie jest na mnie dobra jako koszula, ale jeżeli chciałabym ją założyć jako sukienkę lub jako tunikę, to powinnam sobie wziąć szerszą, żeby wyglądała tak jak na modelce, czyli żeby tak bardziej wisiała. U mnie się ona, jak widzicie,
trochę bardziej opięła. Kolor mi się bardzo podoba, to jest kolor, on tu jest nazwany kaki, ale to jest taki kolor, ja bym nazwała wielbłądzi, coś takiego. Bardzo modny ostatnio i bardzo dużo rzeczy zamszowych jest ostatnio w sklepach. I teraz to, co zapomniałam wam powiedzieć przy tej spódnicy ekoskórzanej, to jest to, że moim zdaniem nie jest to spódnica ze zdjęcia, tylko to jest spódnica po prostu skopiowana od kogoś innego, z jakiejś innej firmy, uszyta na wzór tego i nie układa się właśnie tak jak na zdjęciu, to ta rzecz tak samo. Moim zdaniem to nie jest rzecz ze zdjęcia, ponieważ też wygląda na żywo zupełnie inaczej niż na zdjęciu. Ja zawsze kieruję się długością tych rzeczy i powiem wam, że ja zawsze zamawiam sukienki na długość minimum 90 cm przy moim wzroście. Nigdy nie zamawiam sukienek 80 kilka, tak jak w większości są tutaj na stronie 80 parę centymetrów na długość, bo wiem, że będzie dla mnie za krótka, będę mieć tyłek na wierzchu i tak dalej. I zamówiłam tą koszulę i właśnie miała być 90, czyli mówię, o, idealnie właśnie sukienka dla mnie, mogę sobie założyć do tego grube restopy czy jakieś leginsy. Niestety ona po prostu ledwo zakrywa mi tyłek, więc 90 cm to nie jest na pewno, zobaczcie. Sięga mi dotąd. Także niestety tą koszulę mogę nosić tylko jako koszulę, włożyć ją tutaj w coś, właśnie w spódnicę czy w spodnie do środka. Ewentualnie mogę założyć po prostu jako tunikę do jakichś grubych leginsów czy tam jeginsów. Ale na pewno nie mogę założyć jako sukienki, dlatego tutaj powiem wam, że nie jestem zadowolona z tej rzeczy. Sukienka czy tam koszula jest teraz przeceniona z 30 dolarów na 18, ale moim zdaniem tylko dla niższych osób. Sprawdzałam wymiary, na pewno przy MC jest 90, nawet przy LC jest tam 90 kilka, na pewno tyle nie jest, także tutaj niestety nie jestem zadowolona. Dobra, teraz założyłam sobie po prostu czarny top, jakiś zwykły, żebyście widzieli, jak te rzeczy wyglądają. Następna będzie taka kurtka, a w zasadzie można powiedzieć takie, no nie taka kurtka, wiecie, do noszenia na zewnątrz, tylko takie bolerko do narzucenia, taka marynarka. O, marynarka. Jest tu przepięknie wyszywana, jak widzicie, takimi wzorami. Można powiedzieć takimi trochę ludowymi. Jak widzicie, tak wygląda na mnie. Jest niestety trochę za ciasna tutaj. Także marynarka jest ok, ale niestety nie dobrałam dobrego rozmiaru. Może przy kolejnym zamówieniu wezmę sobie po prostu rozmiar większą. Tutaj jeszcze nie wiem, czy widać, ale materiał jest taki trochę jakby pognieciony. Taki trochę dziwny materiał, nie wiem co to jest. W każdym razie, tak jak mówię, to nie jest marynarka dla mnie, przeceniona z 39 dolarów na 22. Zawiozę ją do Magdy, może ona będzie w niej chodzić, myślę, że jej na pewno się spodoba. Kolejna rzecz jest bardzo, ale to bardzo popularna na Shein i to jest taki właśnie błękitny płaszczek. Na pewno widzieliście już wiele razy i u innych youtuberek. Płaszczek jest milusi, zrobiony z takiego materiału, widzicie? Takiego bardzo miluśkiego. Jest to taki rozpinany, szeroki płaszczek, on nie ma tu żadnego wcięcia, on jest po prostu taki bardziej kwadratowy. Widzicie długość? Ja jestem z niego zadowolona, na pewno będę w nim chodzić. Oczywiście tutaj mogę się zapiąć, ale powiem wam, że bardziej mi się podoba tak jak na zdjęciu, kiedy jest właśnie rozpięty. I ostatnio właśnie noszę taki szary i właśnie wygląda tak. Pokażę wam jeszcze, jak jest zrobiony w środku. Tu macie rozmiar, to jest M-ka. Ma taką podszewkę. Jest bardzo dobry, moim zdaniem, jakościowo i na stronie teraz jest za 40 dolarów. Przeceniony z 73, jest to hit. I widziałam, że wiele Polek komentowało właśnie ten dokładnie płaszczyk, że jest bardzo dobrze uszyty, że wygląda na taki drogi płaszczyk. Także w tym płaszczyku na pewno będę chodzić, jestem z niego bardzo zadowolona. Z kolejnej rzeczy, czyli z takiego właśnie też luźnego, niezapinanego płaszczyka szarego, niestety nie jestem zadowolona, ponieważ mi się ciągnie, jak widzicie, tutaj pod pachami źle wygląda. Jeśli chodzi o długość, to jest bardzo, bardzo długi, natomiast no na mnie źle wygląda to pod pachami. Nie jest to płaszcz dla mnie, zamówiłam sobie rozmiar L i właśnie źle się układa. On jest na stronie wyprzedany, on kosztował 18 dolarów w przecenie i moim zdaniem nie do końca wygląda tak jak na zdjęciu. Powiem wam, że nawet te zgięcia tutaj, te klapy nie są tak szerokie jak na zdjęciu, więc moim zdaniem jest to znowu coś, co było szyte na jakiś wzór. W każdym razie materiał jest dosyć miły. Takich jeszcze mniejszych akcesoriów zamówiłam za 3 dolary zestaw pędzelków do zdobienia. Czasem coś tam robię. Mam nadzieję, że do samilaków też się przydadzą, także to 3 dolary. I zamówiłam też leginsy i rajstopy też na spróbowanie. Dam wam link na dole. Natomiast one były tak małe, że już je oddałam koleżance. Koleżanka nosi rozmiar XS, więc mam nadzieję, że na nią będą dobre, chociaż też się wydają bardzo krótkie, więc absolutnie wam nie polecam. Moim zdaniem nie jest to rozmiarówka europejska. Jeżeli chodzi właśnie o leginsy i o rajstopy, to nawet nie próbujcie, jeżeli nie macie rozmiaru azjatyckiego, powiedzmy XS albo S. Kochani, to już tyle w dzisiejszym mierzymy. Muszę kończyć, bo bateria mi już pika. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, w tym to zamówienie nie było tak udane jak poprzednie. Faktycznie poprzednie jest takie, że noszę te rzeczy non-stop i nawet wam na vlogach pokazywałam, że noszę sukienkę, noszę coś tam. Naprawdę mi się te rzeczy bardzo sprawdzają, natomiast to zamówienie było średnie. Tak czy siak wrzucam wam linki na dole, nie zawsze się udaje. Tutaj to było tak pół na pół, powiedzmy. Dajcie mi znać, co wam się najbardziej spodobało z tego całego zamówienia. Mi najbardziej podoba się osobiście ten płaszczek niebieski, moim zdaniem jest śliczny. To tyle, zostawcie mi kciuki, jeżeli lubicie mierzymy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!